Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shank. Na start lecimy od razu. Spróbujemy wydostać się z tego miejsca. No stary, to było naprawdę bardzo chamskie zagranie. Sony gości pojawili się znikąd. Trzymaj te beczki, skoro się strzał z gnata potrafią wytrzymać. Chodź. Dobrze. No to się prawie udało. No. Niech sami przyjdą. To co ja mam się na wstyrkać z granatów albo z czegoś innego? Akurat ci na siłę rozwali, skoro nie mogą sami przyjść do mnie. No właśnie, z tego było. Jeśli chcecie, jeśli ktoś chce być artystą, kiedy gra w Shanka, musi naprawdę wiedzieć, kiedy w danym momencie przełączać się między atakiem gnatem, a atakiem bronią białą. Kiedy robisz to z taką gracją, aby dosłownie odbierało mowę, łączenie tego w takie bajeczne kombinacje. Mi do tego poziomu niestety bardzo daleko. No zaoszczędziłem przynajmniej granat. I mam troszeczkę więcej zdrowia. Może zostawmy. Piękna rzecz w rewolwerach. Jak cię raz wybiją z równowagi, to już po tobie. I zostawienie tego było bardzo dobrym pomysłem. Chodź! Od razu chodź. Hefe, chodź. I nażryj się. Zwycięzca będzie jeden. Ja. Wykorzystam wszystko, aby do tego celu dojść. A moim celem zemsta. Zabicie mi dziewczyny. I o mało co zabicie mnie. I spalenie na popiół. No, odsuń się. Bardzo ładnie. Taktyczny granacik. Nawet nie jestem pewien, czy dostałem z tego obrażenia, bo miałem gardę podniesioną, ale damage mogłem dostać. Ale nie jestem pewien, czy dostałem.
teraz, na pewno. Dobra, gościu ma granaty, więc trzymaj! Jeden chce rzucić tak po prostu. Moment. To nawet ładnie wyszło. Kolejny granados. Zapomniałem, że ten gość tu jest. Ale jak na złość, zapomniałem też o nim. To mi się niestety nie przyda. Mówię niestety, bo z wielką chęcią bym sobie tego minigana wziął. Okej. Dobra, powoli. Dobrze. Taki grenado. I nie ma frajera. Okej. Dobra. Dobrze. Leczonko. Dla pana trochę ołowiu. A lecimy dalej. Zaraz tego gościa zdejmujemy. Nie ma co się patyczkować. Dobra. Dobra, złapałem się. Najważniejsze. W górę. Kurde, jeśli dobrze pamiętam... To właśnie, tu był... taki... jegomość. Ale na szczęście... Po pierwsze był to gościu z... tym... z granatnikiem, a nie z miniganem, bo z miniganem to bym tego raczej tak prosto nie zrobił. Kurde, ale gościu przerwał, no. Przerwał, no. Chciałem tak fajnie w trójkę wrzucić ten granat. Dobra. Okej. Muszę uważać, bo to jest cały czas jeden etap, więc jak tu zginę, to będę miał przekichane. O, dobra, nieważne. Był zapis, czyli teraz jesteśmy w tym nowym etapie. W tym drugim etapie, powiedzmy. A to bardzo dobrze. Cicho, Ramon. Nikogo tu nie było. Nie! Za wcześnie skoczyłem. No dobra, na szczęście jest to, jak mówiłem, nowy etap, więc nie ma się co martwić na zapas. Dobrze. Dobra, teraz poprawiłem skok. No dobra, to mnie to nic nie groziło. No nic poza spadającymi kamieniami. Ale poza tym to jest w porządku. Czemu się w ogóle z góry nie osłania? To dla mnie aż dziwne. Zawsze jak wyskoczę i strzelam do nich z góry, to oni nigdy się nie osłaniają. To jest... receptura na łatwy kill w tej gierce. Au.
Jeszcze nie tu. Ale będą dwa takie pod rząd, to będzie mniej więcej końcówka. Albo już właściwie koniec. No. Tutaj. Jestem prawie pewien, że tak. No jeszcze nie, tak mniej więcej chyba w połowie. Albo i nie, na takiej totalnej końcówce już jestem. No, to już jest koniec. Dobra. I teraz prawdopodobnie dwa najgorsze etapy. Czyli dojście do Cezara i sam Cezar. O Boże. Co to będzie przekicha? Jak mogą, kurde, tych dwóch jeszcze zdjąć po... Tak, za jednego strzała, to aż by się, kurde, zdziwił. Zdziwił, no. Co pewnie by się dało, gdybym tylko odpowiednio wcześniej zareagował. W ostatniej chwili, że chyba z tego wyskoczył. Że naprawdę jestem poza zasięgiem? No, dziękować. Troszeczkę ułatwi. Ja teraz tylko patrzę, że Yoshi sami po prostu idą na śmierć. Co oni liczą w ogóle? No, i tyle z minigana. A, pierwszy! O kurde, mogę psa skontrować! Nie widziałem! Dużo rzeczy nie wiedziałem, że mogę kontrolować w tej grze. Zresztą jak ostatnio w nią grałem, to było to ile? 10 lat temu? Więcej? Ostatnio w sensie za pierwszym razem, jak ją ukończyłem, o to mi chodzi. Nie denerwuj mnie, kolego. Nie granat, tylko kontra. Dobra, odpowiednio szybko zdjęty. Tak samo jak ten ziomek. Dobra. Idziemy dalej, więc mogę sobie jednak na jolo rzucić. Kurde, jakbym gościa zabił, to by było śmiesznie nawet. Ha! A, nie spodziewałeś się tego, co? Jak on zdążył strzelić, przepraszam bardzo. Chcesz mi wyjaśnić? To nawet ładnie wyszło. Toro? Toro. Żadnych naskoków.
Podejść do typa i go chwyć. Najprościej. Nie zauważyłem, czy był zapis, a raczej na pewno nie było zapisu. No, ja nie mam czasu na reakcję. Momentalnie zanim on atakuje, jak już jestem blisko niego, to ja muszę teraz zrobić unik. Bo chwilę później on przypuszcza atak. Jak nie ten, to durne kopnięcie. No właśnie. Bo to. Państwo, że nie mogę do niego strzelać, jak on tak szarżuje i on sobie nic z tego nie robi. Nie obróci się, nie zmieni pozycji, tylko dalej leci tam, gdzie leciał. Dobra. Taktycznie, metodycznie. No i dziękuję, to już twój koniec, kolego. Jestem, czy to oznacza byka? Bo gościu ma takie bycze zdobienia na sobie. Tak na pewno nie jest. Jestem tu letni w połowie, dopiero pewnie jestem tego etapu. No to Cezar jest tu final bossem. A Toro jest w trakcie. Toro nie jest osobnym. Doj, nie jest osobnym przejściem. Coś nie wie, nie, wiecie, nie jest jak na początku, jest level. Big Show z tym podrabiańcem, tym podrabiańcem. Jezu, ale już myślałem, że tego nie złapię. Z tym podrabiańcem rzeźnika. Boss fite. Łap go. Bum. Grenadę. Kongrat, prawie się zabiłem. Bo nawet gardy nie podniosłem. Dobra, powiedzmy. To nie jest jak w tym. Pierwszy level, drugi level to jest boss fight z tym podrabiańcem El Ratonem. Tylko tutaj boss po prostu pojawia się mniej więcej w połowie etapu, mam wrażenie. I reszta to jest tego dojście do Cezara, gdzie to Cezar jest final bossem gry. I w ogóle osobny level, więc jak ja teraz gdzieś zginę, to będę musiał to jeszcze raz wszystko przejść, razem z tym bossem. Tego wolałbym uniknąć. Nie. Uniki. Uniki i kontry. Łap. Tego od razu wywalamy stąd. Żadne bawienie się ani nic. Nie. Chodź. Bum. Znaczy, że dojdę do Cezara, potem mogę po prostu przeładować jego walkę. I tak dostanę 3 granaty. Dobrze. Tam. O nie. O! Ach, kurde, nie się udało. Ale nie. Kurde, muszę tak na górze najpierw zlikwidować, no. Nie! O nie! Już nie po to leczenie skakać! Okej, po cięciu jestem mniej więcej w tym etapie, w którym byłem. Zanim tak się wyłożyłem jak idiota. O, to jest ten, na którym się wyłożyłem jak idiota. Wiem strzelców, oni mają priorytet. No nie do końca takie coś mi chodziło, ale powiedzmy, że to się udało.
O, pięknie, odzyskałem granaty. Majdżel prawie nie Gibson. No i to się mi podoba. Czemu tak od razu nie wyszło? I tyle widzieli Terego. Bum. A kurde, dobrze, że przypadkiem udało mi się postrzelić typa. Ten nie widziałem, że on tam jest. Mi się jeszcze nadział. Kurde, coraz bliżej Cezara jestem. Poznaję to. Tak, to jest przedostatnia walka przed Cezarem. Musiałeś zabić jakiś skończony idiota i... Zaraz za kolejnym rogiem powinien być Cezar. Tak jest! Mamy cię! Where's Angelo? He's no longer a concern. No longer a concern. Shall we begin? Shall we begin? No na tym typie będzie najważniejsze blokowanie. Nie tylko tego, że dodać mu obrażenia, tylko w ogóle. No. Kurde. Ma tak dziwne te kombinacje. A shame you couldn't be loyal. Loyal? You didn't send me there as a test of my loyalty. You needed to find her. You needed to find her. Follow him to find the girl. Then kill both of them. The girl. Kill both of them. You said you'd only test him. It is a man's own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways. Will you stop that shit? I never understand. Stop that shit. Shank made his choice when he shot Rudy. Just as you will make your choice now. As you will make your choice now. No i Sokole, czemu nie pozostałeś, nie skampiłeś się, nie pomogłeś? Tak by pomogło. Pomogła twoja obecność w kampanii popularnej. Right. Wierz mi, stary, bardziej niż Shank wkurzony jestem ja, bo muszę cię przechodzić na tym levelu trudności. Co, Ignat zagnata? Żyj ołów, stary. Nie udało się. Zbóźno się zorientowałem. Znowu? Dobra, idzie gładko. No, nasz pan słów krymny powoli... Oj, zawolał. Nasz pan słów krymny powoli wymięka. Weźmy sobie katanę, może na niej jestem ciekawy, jakby się sprawowała. Au, boli, boli. No tak, to już wykorzystałem. Oj. You don't know the whole story. You don't know why I couldn't kill her. There's something you should know.
I carry your son. A son? You taught me nothing comes before family. I was your family. So was she. If I had known she was with child, that would have changed things. Stary, naprawdę. Za zabicie dziecka nienarodzonego. Wydanie zlecenie zabójstwa kobiety w ciąży i zabicie nienarodzonego dziecka. Ja bym cię za to, stary, osobiście powiesił. I żegnaj! Nawet kosa pod żebro i dwie kule w ramiona nie powstrzymają Shanka przed dokonaniem zemsty. Zemsta jest słodka i najlepiej smakuje na zimno. A zwłaszcza taki drapak jak ty. Just that good. Na 4 godziny 19, żeby naprawdę było jeszcze takie łatwe. Dobra, ostatni odcinek, moi drodzy. Tak dobrze szło i wreszcie Shank jest ukończony na 100%. Dlatego być może za niedługo zajmę się Shankiem dwójką. Póki co ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.